obecna w Norwegii. Dzisiaj przychodzę z taką pogadanką lub z takimi informacjami, co piszą w norweskich gazetach. Może kogoś zainteresuje. Czytając norweskie gazety, natknęłam się na taki nagłówek: dyskryminacja ze względu na wiek. I co się okazuje? Rodzice uruchomili taką debatę na temat takiego prawa przedszkolnego. Ogólnie jest przyjęte, że raz w roku, w sierpniu, przyjmowane są dzieci do przedszkola. Wtedy jest to tak zwany nowy przedszkolny rok. Tak jak w szkole jest nowy rok, zaczyna się tak samo jest w przedszkolu i zaczyna on się od sierpnia. I problem polega na tym, kiedy dziecko się urodziło. Dlatego, że pani tam właśnie ma wywiad w gazecie, że urodziła dziecko w kwietniu i w kwietniu dziecko skończyło rok, bo przepis jest taki, że dziecko dostaje miejsce w przedszkolu, ma prawo dostać miejsce w roku, w którym kończy rok. I dała właśnie przykład swojego syna, że ma synka, który teraz w kwietniu skończył rok i dostanie miejsce w przedszkolu, dostali właśnie wiadomość, dostali list od września. No i oczywiście w czym jest problem? Więc problem jest tego typu, że do lutego mieli urlop rodzicielski, tak, wychowawczy. Rodzice wykorzystali go i jedno z rodziców wróciło do pracy, a drugie nie może wrócić, dlatego że dziecko nie ma miejsca w przedszkolu. Miejsce w przedszkolu dostanie od września. I właśnie jest reakcja na to, że na przykład dziecko, które się urodziło w sierpniu, we wrześniu lub w listopadzie, dostanie i ma rok w tych miesiącach, skończy rok, to od sierpnia, wtedy kiedy startuje przedszkole, no wtedy automatycznie dostaje miejsce w przedszkolu. Natomiast, czyli tak jakby dziecko, które się urodzi na przykład w listopadzie lub w październiku, no dostanie tak jakby ciut przed, zanim skończy rok. Natomiast dzieci, które są urodzone, no tak jak na przykład tej bohaterki w gazecie, jednej z mam, no dziecko na przykład skończyło roczek w kwietniu i przez to, że cały start odbywa się od sierpnia, no to jedno z rodziców musi być w domu i za tym oczywiście idą no straty ekonomiczne, tak? Ona tam się właśnie wypowiadała, że będzie musiała być z dzieckiem w domu i przez to jakby będzie musiała być na tak zwanym urlopie bezpłatnym. Oczywiście państwo wspomaga rodziców, 7,5 tysiąca koron dostaje się za to, że się jest z dzieckiem w domu, kiedy dziecko nie dostało miejsca w przedszkolu na przykład, ale no to są, no wiadomo, 7,5 tysiąca koron w stosunku do pensji, która jest o wiele wyższa, mimo wszystko dla każdego na całym etacie, no reakcja rodziców jest, no ja uważam, prawidłowa, tak? I dlatego ta debata taka się uruchomiła, no ze względu na to, że jak nie zaplanujesz sobie, kiedy urodzisz dziecko, to możesz mieć problem z miejscem w przedszkolu. I to nie są jaja. Oczywiście tutaj w Norwegii jest tak, że dziecko od pierwszego roku życia do szóstego roku życia no jest w przedszkolu, nazywa się to przedszkole, nie ma tak zwanych żłobków, tak jak w Polsce, po prostu są oddziały robione dla tak zwanych maluszków, no tak jak u nas jest od 1 do 2, no i potem od 3 do 6 lat. I w tym roku, kiedy dziecko skończy 6 lat, kończy przedszkole i zaczyna swoją karierę szkolną. Czytałam również, że najbardziej pokrzywdzone są dzieci, które są urodzone w grudniu, bo w momencie, kiedy kończą rok w grudniu, nie dostają miejsca w przedszkolu, tylko muszą czekać do sierpnia przyszłego roku i wtedy już mają około półtora roczku, tak, żeby wtedy dostało miejsce w przedszkolu. Więc najbardziej są poszkodowane dzieci, które się urodziły w grudniu. Więc tak to wygląda. Ja również pamiętam, jak sięgam pamięcią do tyłu, też był taki moment, że nie dostaliśmy miejsca w przedszkolu.
miejsca szuka się w ten sposób, że wybiera się trzy przedszkola, na przykład, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy tak było, trzy przedszkola, które jakby najchętniej, najbardziej jesteśmy zainteresowani, żeby nasze dziecko do takiego chodziło. No i to wszystko, o tym wszystkim decyduje komuna, w której się mieszka. Czy to jest przedszkole prywatne, czy państwowe. Oni już decydują, gdzie nasze dziecko dostanie miejsce. W moim przypadku akurat nie chodziło o wiek dziecka, bo mój syn jest ze stycznia, natomiast u nas bardziej chodziło o to, że nie dostaliśmy w swojej miejscowości. W tej miejscowości, w której teraz mieszkamy, jest 5 przedszkoli, jest prywatne, do którego ja, w którym ja pracuję, chciałam powiedzieć uczęszczam, w którym ja pracuję, jest przedszkole takie, które prowadzą rodzice, jest przedszkole, które jest prowadzone przez Zielono Świątkowców, dobrze mówię, i są dwa przedszkola komunalne, czyli dwa gminne przedszkola. Rodzice, Zielonoświątkowcy, dwa komunalne i prywatne. Tak, 5 przedszkoli jest tutaj u mnie w miejscowości i jakby nasz syn nie dostał miejsca tutaj. Ja wtedy straciłam pracę, tak, w tej innej miejscowości, w której pracowałam, Stare Dzieje, jest to na kanale też nagrane, jakby ktoś był zainteresowany posłuchać. No i ja wtedy podjęłam decyzję, no, że byłam z dzieckiem w domu, tak, podjęłam decyzję. No, życie podjęło za mnie, ale podjęłam decyzję o tym, żeby pracować wieczorami. I tak sobie po prostu radziliśmy. Wieczorami i w weekendy. No, ale oczywiście nie każdy rodzic ma możliwość pracowania w ten sposób. Nie każdemu praca gdzieś tam wieczorami w jakimś tam zawodzie też odpowiada, tak? Więc jakby rodzice reagują na to, że jest ta dziura taka wiekowa, że jest start dzieci w przedszkolu w sierpniu i teraz albo się wpasuje z miesiącem urodzenia, albo jakby no urlop wychowawczy się kończy, pora wracać do pracy, a dziecko nie ma miejsca w przedszkolu, tak? Jak już jesteśmy w moim ulubionym temacie przedszkolnym, to może powiem, że zbliżają się urlopy. My, pracownicy, ja mam 5 tygodni urlopu. Chyba z tego, co dobrze pamiętam, osoby po 60 roku życia mają chyba tydzień jeszcze więcej, 6 tygodni urlopu. Ale ja mam 5 i ogólnie jest 5 tygodni urlopu, 25 dni. I dzieci w przedszkolu również mają 3 tygodnie urlopu. Dziecko musi dostać w okresie chyba od maja, w tych letnich miesiącach, chyba od maja do sierpnia, z tego co pamiętam. 3 tygodnie urlopu jakby w rzędzie, czyli razem 3 tygodnie, nie może być przerwa między nimi i jakby rozbite to na jakieś, przepraszam, pojedyncze dni, tylko razem. I 4 tydzień można pojedyncze dni, czyli dziecko musi w ciągu roku 4 tygodnie mieć urlopu, odpoczynek od przedszkola, bo to też jest niezłe zajęcie. Więc tak. I co jeszcze miałam powiedzieć, bo ja tutaj mam taką małą ściągę. Ostatnio właśnie w pracy, bo u nas jest, mamy taki program, przez który kontaktujemy się z rodzicami, i tam właśnie gdzieś tam pojedyncze dzieci były wystawione na wolne, na przykład gdzieś tam w poniedziałek, gdzieś tam w piątek. Ja sobie tak myślę, o, jakieś gdzieś wyjazdy mają czy coś, i gdzieś tam zapytałam się koleżanki, która akurat jest odpowiedzialna za ten program, za wprowadzanie gdzieś tam nieobecności i tak dalej. A ona mówi, że to są dzieci, które nie wykorzystały jakby dni urlopu. I muszą. I gdzieś tam są wystawione, nie wykorzystały w ciągu roku 4 tygodni urlopu, więc gdzieś tam muszą dostać wolne od przedszkola. Gdzieś natknęłam się też na artykuł, że od 1 lipca 2022 roku, nawet nie wiedziałam, powiem szczerze, weszła taka ustawa w Norwegii, że jeżeli ktoś robi retusz zdjęć, to musi to i publikuje to publicznie, musi to oznaczyć, że jest to retusz. Jest to jakby podyktowane tym, żeby no, nie lansować, tak, nie osób pięknych sztucznie, tak, żeby młodzież, dzieci jakby no
no nie miały takiego obrazu, że wszystko jest piękne, idealne. Nie tyczy się to zmiany koloru włosów, z tego co pamiętam, czy na przykład skóry, ale bardziej się to tyczy, jeżeli jest zrobiony retusz, jeśli chodzi o wielkość. Wielkość na przykład ciała, tak? Czyli wszelakie takie retusze opiększające. Ja pamiętam, jak oglądałam telewizję norweską, bo teraz nie mam norweskiej telewizji, to właśnie nieraz, no, może nie dziwiłam się, ale to takie było dla mnie miłe w sumie zaskoczenie, że prezenterki w telewizji, czy prezenterzy właśnie pogody, no byli to ludzie ubrani, no można powiedzieć, bardzo no, skromnie, nie rzucający się jakoś w oczy, w różnym wieku i, że tak powiem, w różnym rozmiarze. Bo ja czasami oglądam telewizję polską i widzę nasze piękne, śliczne, zgrabne pogodynki, ale nie widzę też jakby no, osób w innym wieku, w innym rozmiarze. Natknęłam się również na artykuł, który był mi bardzo bliski. W Oslo bardzo ciężko jest dostać miejsce dla studentów, jeśli chodzi o mieszkania, do wynajęcia po prostu. Miejsca w takich studenckich mieszkaniach to już też graniczy z cudem. Są osoby, które już od zimy szukają miejsca. Jest to bardzo, bardzo ciężkie i no, nie ma tak jakby dla wszystkich. No i oczywiście w grę również wchodzi cena, że no, tak jak wszędzie, wszędzie jest drogo. Wyczytałam w gazecie również, że nasz król Harald był na urodzinach, na prywatnej, zamkniętej imprezie u królowej Szwecji. Tak, ona kończyła, z tego co pamiętam, chyba zaraz, w grudniu, mam ściągę, tak, w grudniu kończyła 80 lat. No i nasza para królewska została zaproszona na świętowanie. Także tak. Czytałam, że w Norwegii brakuje nauczycieli. Kiedyś dostałam taki komentarz pod filmem, w którym opowiadałam o zarobkach w przedszkolu tak ogólnie, bo ja w szkole to ja jakby nie orientuję się, jakie są zarobki. I właśnie tam osoba stwierdziła, że są no, niskie zarobki, tak, w szkolnictwie ogólnie, w przedszkolach. No, dla każdego niskie będzie inna kwota, wysokie też dla kogoś będzie jakby swoja indywidualna kwota, zależy jak do tego podchodzimy. Ja uważam, że tutaj w Norwegii fizyczna praca, zawody, które jakby nie są związane z wyższym wykształceniem, fachowcy w różnych dziedzinach po prostu dobrze zarabiają moim zdaniem i może przez to ktoś sobie myśli, że no, pedagog zarabia tyle czy tyle, a gdzieś tam ktoś na budowie tyle samo lub nawet więcej, lub może tylko troszkę mniej. Nie ma takich dużych przeskoków z tego, jak ja się orientuję, jeśli chodzi o pensję. Tutaj w ogóle w Norwegii jest tak, że chyba już to kiedyś mówiłam, że tutaj jest szkoła dla osób sprzątających. Osoba, która sobie zrobi taką szkołę, po prostu dostaje większe pieniądze i jest wykwalifikowanym pracownikiem akurat w tej branży. Jest to czymś normalnym. Spotykałam na przykład, kiedy pracowałam w domu opieki, spotykałam no, dużo pani Norweżek, które po prostu pracowały, sprzątały babci w pokojach, gdzieś tam myły korytarze i właśnie już wtedy też słyszałam, że one są po takiej szkole Renholt, czyli no taka szkoła dla osób sprzątających. Tam uczą się obsługi maszyn, obsługi mopa, może, no nie, ja w każdym razie nie wypowiadam się na ten temat. Znam kilka osób, które są po takiej szkole, ale nie rozmawiałam z nimi, jakie tam mają przedmioty, więc jakby nie będę się wypowiadać na ten temat, ale pamiętam, kiedy sprzątałam w hotelu, miałam taki epizod, to tam też uczyli mnie właśnie, jak mam trzymać mopa, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby mnie plecy nie bolały i żebym później nie narzekała, że mnie coś boli, tak? Że jest na to metoda, jak się trzyma, gdzie, z której strony. Także tak, krótko podsumowując, Norwegia, tak jakby czytałam, jest jednym z pierwszych krajów, która wprowadziła taką ustawę,
w 2022 roku, 1 lipca, jeśli chodzi właśnie o retusz, że jeżeli jest to właśnie publicznie wystawiane, musi być oznaczenie, że jest to retusz. Gdzieś tam jest dopuszczalne, jeśli chodzi o kolor włosów, skóry, jeśli dobrze pamiętam, natomiast jeśli się dotyczy gdzieś tam rozmiarów ciała, tak jak i zmiany z tym związane, no to już musi być oznaczenie. Gdzieś tam mi się zapodziało, ja mam jeszcze jedno przedszkole w mojej miejscowości komunalne, także mam 3 komunalne, czyli w sumie mamy 6 przedszkoli. Nigdy nie liczyłam. 6 przedszkoli. Tak. I chciałam jeszcze dodać odnośnie przedszkoli, że 11 miesięcy rodzice płacą za przedszkole, natomiast jeden miesiąc w roku właśnie z racji tych przymusowych urlopów dla dzieci, nazwijmy to, czy gdzieś tam jakieś choroby dzieci mają też w ciągu roku, tak, jakby rodzice nie dostają zwrotu pieniędzy, jeżeli dziecko jest chore, więc jakby jeden miesiąc w roku rodzice nie płacą, jest to miesiąc wolny od opłaty za przedszkole. Natknęłam się jeszcze na jeden artykuł, właśnie ostatnio wrzuciłam film, taki temat osób z niepełnosprawnością tutaj w Norwegii i właśnie natknęłam się dzisiaj na taki artykuł na temat chłopca, który jeździ na wózku, jest osobą, która potrzebuje pomocy, mieszka sam, ale potrzebuje asystenta do pomocy i wybrał się na festiwal taki letni i do tego musiał mieć dwie osoby, dwóch asystentów, no, którzy są niezbędni. Ale temat jest w gazecie, właśnie jest wywiad z nim, że zerknę sobie. To wyjście kosztowało go 7260 koron, dlatego że musiał zapłacić za bilet dla siebie 2780 koron i tyle samo dla jednego z asystentów. Natomiast dla drugiego asystenta za 1700 koron za tak jakby opiekę dzienną w sobotę, czyli tak jakby dzień po tym festiwalu, więc wyjście na festiwal kosztowało go tak jakby, no musiał zapłacić za siebie i za asystentów. I debata była na temat tego, czy taki festiwal, organizator mógłby lub państwo jakby no, coś dopłacić dla takiej osoby, żeby mogła wyjść, żeby mogła skorzystać no, z takiego koncertu. Okazało się w tym wywiadzie, wypowiadał się właśnie pan, który odpowiada za cały ten zorganizowanie tego festiwalu, że oni jakby nie dostają pomocy od państwa, więc tym samym jakby musieliby z własnej kieszeni wyłożyć, jeżeli by chcieli no, komuś pomóc i że właśnie co roku przy tej organizacji dostają bardzo dużo takich właśnie podań, no czy organizator mógłby coś wesprzeć i pokryć przynajmniej częściowo jakieś koszty, żeby takie osoby mogły na taki koncert sobie przyjść, więc jakby jest taka otwarta debata teraz na ten temat. Oczywiście no osoba idzie na koncert i płaci za siebie, tak? Natomiast osoba, która potrzebuje pomocy i w jego przypadku muszą być to dwie osoby, tak jest napisane, dwóch asystentów, na takie pewnie dalsze gdzieś, na takie gdzieś dalsze wyjście, no to po prostu no niestety ta osoba, która no jakby potrzebuje tej pomocy, ona, tak tam jest sformułowane, musi z własnej kieszeni zapłacić również za tych dwóch asystentów. Ale ten chłopak jest bardzo optymistyczny, bardzo wesoły, pogodny i mówił, że dla niego najważniejsze było to właśnie, żeby wziąć w tym udział, żeby tak jakby fajnie się pobawić, wyjść z domu, tak? Przed nami nowy tydzień, tak jak mówiłam w poprzednim filmie. Ja mam jeszcze 2 tygodnie pracy i od 1 lipca mam 4 tygodnie urlopu. Pierwszy tydzień będę tutaj u siebie, w swoim kraju. A potem jadę do drugiego swojego kraju. Będę miała gościa z Polski, przyjeżdża do nas brat za 2 tygodnie i jakby tutaj będziemy troszkę razem.
Syn będzie wysłany do Oslo, do swojej siostry tradycyjnie. Już na święta wielkanocne też był, więc on tam lubi jeździć do niej. A potem jedziemy do Polski odwiedzić rodzinkę, odwiedzić kraj, odwiedzić Biedronkę, Rossmana, centra handlowe i takie tam. Oglądam taką panią, która mieszka w Stanach i właśnie ostatnio nagrała film o kosztach usług dentystycznych na przykład. No, ceny są bez komentarza. Ja mam to szczęście, myślę, że ja zawsze co roku, jak jeżdżę do Polski, to ja sobie po prostu zamawiam wizytę u dentysty. I po kolei, co tam gdzieś jest wymagane, czy ja, czy mąż, no to sobie po prostu po niższych kosztach załatwiamy sprawę, dlatego że no tutaj w Norwegii ceny no też są bardzo, bardzo drogie. Tak. Więc przywilej tak jakby przynależności do dwóch krajów jest taki, że jak w jednym drogo, a w drugim taniej, to korzysta się z okazji i załatwia się pewne sprawy tam, gdzie jest taniej. Zawsze latem są obniżki, więc ja również po Galerii Krakowskiej sobie troszkę pobiegam. Chociaż ona jest tak duża, że ja jestem zmęczona potem. Wtedy ludzie mi nie przeszkadzają, tłumy mi nie przeszkadzają. Jakoś, nie wiem, w Polsce te tłumy mi mniej przeszkadzają niż tutaj. I wydaje mi się, że deszcz w Polsce jest mniej mokry niż ten norweski. Dziękuję wszystkim za uwagę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę wspaniałego tygodnia. Dziękuję za odwiedziny, za miłe słowo i do następnego razu.